Dzień dobry, zaczynam kolejnego vloga jeszcze ze Szczecina, ale dzisiaj już wyjeżdżam w góry. Teraz mogę Wam wszystko dokładnie powiedzieć, co i jak. Jedziemy do Karpacza. Nie wiedzieliśmy, co wybrać, ale dosyć było to spontaniczne, ponieważ tak naprawdę noclegu szukaliśmy z miesiąc wcześniej przed wyjazdem, ale bardzo spontaniczne czasami. Czasami niektóre podróże są organizowane dzień czy dwa. Natomiast okazało się, że jest to spontaniczne na Czechy, ponieważ kiedy szukałam właśnie noclegu w Czechach, to było wszystko zarezerwowane już, także nie było już nic, naprawdę nic wolnego. Dlatego postanowiliśmy, że wybierzemy polskie góry, jedziemy do Karpacza. Ja tam byłam rok temu z rodzicami na święta, ogólnie Karpacz znam bardzo dobrze. I jedziemy właśnie całą ekipą, także słuchajcie, bardzo się cieszę. Między innymi jedzie Kasia Osipowiczka. Ja już właśnie czekam, mają być gdzieś za jakąś godzinę, także ja robię ostatnie rzeczy na komputerze, żeby po prostu tam już nic nie robić. Nocujemy w miejscu, gdzie nocowaliśmy z rodzinką w poprzednim roku, także wszystko wiem co i jak i serdecznie Wam w ogóle to miejsce polecam, bo są naprawdę bardzo niskie ceny, a na tym nam w sumie zależało najbardziej. Niestety nie ma internetu prawdopodobnie, więc będziemy mieli taki lekki detoks. Pokażę Wam jeszcze, co moja mama naszkowała. Wiecie, jak to mama, moi rodzice już pojechali do pracy, więc się z nimi pożegnałam. Tutaj leżą rzeczy, które mam zabrać ze sobą i ogólnie towarzystwo jest w połowie wegetariańskie, a w połowie nie, także same są tak naprawdę rzeczy bezmięsne, natomiast oczywiście taki akcent w formie pasztetowej, słuchajcie, luksusowej i z borowikami. No, ja na pewno zjem. Następnie pomidory, które uwielbiam najmocniej ze wszystkich, czyli takie czarne, one są tak pyszne. Jabłka, bułeczki, które moja mama wczoraj robiła. Jest dużo plastiku i zaraz tutaj nakrzyczycie, no ale dobra. Są przepyszne. Chlebek, taki ze słonecznikiem, który mi bardzo zasmakował. Cukier z dodatkiem malin, jak wiecie, ja go bardzo często używam. On jest z Piotra i Pawła. Tutaj jakieś takie soczki, smoothie. A to chyba z chia jest. W Biedronce można je dostać, takie mini bananki, one są pyszne, także będziemy jedli na pewno wszystko po drodze. Awokado, oliwki, śliwki czy w czekoladzie, bo jak ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, że to chyba jeden z moich ulubionych słodyczy i po prostu uwielbiam. Dalej kasza taka couscous, którą też uwielbiam. Tak naprawdę to jest wszystko. Moja mama wie, co ja lubię, bo oliwki czarne też kocham, także naszykowała produkty, które są moje ulubione. Następnie jeszcze coś takiego, co będzie też fajne do auta, czyli takie orzechowe batony, takie a la muesli. Fajnie to wygląda. I na koniec coś, co mnie bardzo zainteresowało, to jest wegański ser z nerkowców. I w ogóle ja w pierwszej chwili myślałam, że to jest pasta, bo ostatnio jadłam taką pastę z Biedronki, właśnie chyba tam na bazie tofu. A to jest, słuchajcie, normalnie taki a la ser. I on jeszcze jest posypany takimi jakby płatkami kwiatów, także zobaczcie, jak pięknie się dopchaliśmy tutaj, o tak, ale niestety pozostał but. Kto weźmie buta? Ja mogę wziąć tutaj, o weźmiesz butę? tak. Jezus, ja marzę o tym Możesz, bucie. gdzie? No wstać, ja sobie zadecyduję zaraz. Dojechaliśmy wczoraj po godzinie 21, także zrobiliśmy sobie kolację, poszliśmy na jakiś spacer, a dzisiaj od rana wstaliśmy i idziemy na deskę. Ja już mam swój strój. Tak się prezentuje, później Wam go pokażę. To są rzeczy sprzed kilku ładnych lat, ponieważ bez sensu kupować nowe. Ja będę dzisiaj pierwszy raz jeździła na snowboardzie, bardzo się stresuję. Prawdopodobnie wezmę instruktora, bo ciężko będzie bez tego. No i mam stresa. To jest biel, to będą różowe dodatki, różowa kominiarka. Także zabieram Was ze sobą. Zobaczcie, jaka modystka. Neonowe skarpety. Nie skarpetki, neonowe rękawice. Kasiunia też poszła w neon. No, tylko ja jestem taka poszłam w gimnazjum. Minimalistka, ja też. Ej, ale to jest dobry znak, że my się, Kasiunia, zmieściłyśmy w te rzeczy, co? Ci porwało? Ja kupiłam to 8 lat temu albo Nie, 9. dla mnie to jest takie na styk, ta kurteczka. No, na mnie też. Słuchajcie, dałam radę. Jesteś, Kasiunia, dumna? Bardzo. Miałam godzinę z instruktorem i jutro będę dalej ćwiczyła, ale przeżyłam, to jest najważniejsze w tym vlogu. Ale tak się bałam, nie mówiłam im, ale tak się bałam, ale warto Tak, ale dobrze się ci przełamać. z góry dobrze wyglądało, naprawdę. Tak? Jak jechałam wyciągiem, to cię podziwiałam. Ale mam rumieńce, nie mogę się wysłowić z tego wszystkiego. Podekscytowania. Tak, ale dałam radę, więc idę na herbatkę. A Kasiunia, o Jezus, ja wam zaraz nakręcę. Kasiunia Nie, jeździ. weź, bo się przewrócę. Albo dobra, może być. Zasuwa ta neonowa. To Kasiunia. Mam teraz nową trenerkę, chciałam powiedzieć, nową instruktorkę. Kasiunie, chciałabym nagrać Wam, jak zjeżdżam, ale ledwo zjeżdżam, a co dopiero jeszcze nagrywać? Wow. Polecam. Jedyne 300 zł na godzinę. Asia jeszcze nie wie, jaki rachuneczek dostanie.
fakturkę. A ja mogę się chciałam nauczyć, ale umiałam. Takie podskoki. O Jezus Maria, tato jest crazy. Crazy baba. Ale poza. Uczę się teraz sama. Ale trochę już umiem, czy nie? Tak. Wedle twojej oceny obiektywnej. Fajnie. Przyjacielskiej. Nie, dobrze sobie radzisz. Witajcie z naszej kuchni tutaj. Robimy dzisiaj na obiad sandacza, na kolację i przepiękną sałatką pomidorowo-oliwkową, bo nie mamy nic innego, więc robimy to, co mamy. Już wam pokażę tą piękną sałatkę. Tak się prezentuje, o. O, nie. O, tak się prezentuje fantastycznie. Smakowicie. Po prostu sobie tutaj sami gotujemy. Dzisiaj mieliśmy na obiad, ale zjedliśmy już makaron chiński z mlekiem kokosowym, warzywkami, groszkiem, bardzo dobre było i teraz tutaj będziemy robić właśnie rybę. I tak wygląda nasza uczta, przypalone lekko tutaj ziemniaczki, sandacz, nie byle jaki, bo złowiony przez tatę Moniki, więc produkt premium. No i kielonek oczywiście, nie? Kielonek czosnkowy. Dla Asi, żeby przygotowany przez Kasię taki szocik czosnkowy. I przepiękna sałatka, którą już wcześniej wam pokazywałam, także taką mamy dzisiaj ucztę. Tak wygląda dzisiejsze nasze śniadanko, jeszcze zjadłam dzisiaj tosty, kawa z cynamonem, to jest nasz ostatni hit. Świeża sałatka. Świeża sałatka sprzed dwóch dań. I serek z Narkowców, który jest naprawdę dobry. Aktualizacja jest taka, że dzisiaj kolejny dzień, jedziemy na deskę, a reszta na narty. Kasia pojechała z bratem na inny stok dla bardziej zaawansowanych. My musimy jeszcze potrenować, więc ja dzisiaj jadę na kolejną jazdę z moim instruktorem. Co się zmieniło w mojej stylizacji, to mam dzisiaj polar różowy. Także zobaczymy. Ciężko zaplanować, ponieważ wczoraj padał deszcz i jest dosyć brzydko. Chcieliśmy iść na sanki, ale właśnie z sanek, które tam leżą, zrezygnowaliśmy, ponieważ padało, także zobaczymy, co dzisiaj nas czeka. Ale mam takiego stresa, bo będę się uczyć wjeżdżać na wyciąg, na desce. Dojść na desce, to wie, że to jest ciężkie, przynajmniej dla mnie. Słuchajcie, niesamowita sytuacja, wjechałam pierwszy raz na Orczyku, bo wcześniej cały czas jechałam tą gondolką i to jest, wydaje mi się, łatwiej, bo wjeżdżałam tam na butach i sobie zakładałam deskę. A tu wjechałam deską na Orczyku, jestem z siebie dumna. Dzisiaj są takie postępy. Ostatni zjazd na dzisiaj, z samej góry samodzielnie. Ja się jaram, że po dwóch dniach już umiem zjeżdżać. Jutro uczę się kolejnych rzeczy i taki mamy widok. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padało. Korzystam z okazji, że jadę sama. Kasiunia nas dzisiaj zostawiła, poszła na bardziej zaawansowaną górę, którą zresztą możecie tam zobaczyć. Tam u góry wisie. My jesteśmy początkujący, więc nie daliśmy rady. Wróciliśmy tu, gdzie byliśmy wczoraj. Jadę teraz sama, bo niestety Marcinek nie zdążył. Jedzie za mną, a Monika już na razie się boi tutaj z góry, więc została. Mega, mega mi się podoba. Naprawdę warto... O! Warto przełamywać lęki. Na maksa się tego bałam, ale chciałam zawsze to zrobić. Zrobiliśmy Kasi niespodziankę. Tu jest takie miejsce, że po prostu jak się staje autem, pomimo że jest pod górkę, to ono jedzie samo do góry, jak się ma zgaszone auto. Tak samo wodę zaraz wam pokażę, że ona będzie prawdopodobnie leciała do góry, ponieważ to jest nazwany trójkąt bermudzki, karpacki. Po prostu jest zaburzenie pola grawitacji i pod górkę po prostu wszystko leci zamiast do dołu. Także sprawdzimy to. Nie wiem. To ogólnie to jest pod górkę troszkę, jak widać. Nie dużą, ale... I powinno lecieć w dół. O, nie to... A leci! Leci. Ale piłka chyba byłaby efektowniejsza. A możemy... A tu jest w dół, powinno zlecieć. Nie jest takie efektowne, ale... Nie, piłka by poleciała. Dziwne. To jest nawet taka... informacja. Wow. Dziwnie się I to tak czuję. Szybko. Ej, teraz, i szybko zasuwa. Teraz jak szybko. Teraz szybko się będzie widać. Wow. When you hitch and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver linings. I don't mean to. Okej, okay, mamy kolejny dzień i podobno ma padać, także stwierdziliśmy, że nie ma co się ładować na stok. Odpoczniemy trochę, bo ja mam, powiem wam, mega zakwasy i całą obitą pupę, przyznaję się. Także co ja mam tutaj na nosie? Muszę iść to zaraz sprawdzić. Źle się pomalowałam na pewno. Więc wybieramy się dzisiaj podobno do najładniejszego miasteczka w Czechach. Jestem bardzo ciekawa i na pewno wam coś nakręcę, także zobaczymy, czy to, co piszą w internecie, jest prawdą. Znaleźliśmy kilka fajnych miejsc, gdzie chcemy się wybrać, także zaraz wam pokażę. Ja muszę iść poprawić ten nos. Nie wiem, o co chodzi. A my już dotarliśmy i przywitał nas deszcz. Nie wiem, to jest najpiękniejsze miasto w Czechach. Ja nie wiem, szczerze mówiąc.
I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume. Pokaż prezentację. O, jak ślicznie. Stocznia. Szczecin? Kąd masz taką bluzę? To jest najlepsza kolekcja Reserve z artystami. Kosztowała 120 zł, jak ją zobaczyłam, tą kolekcję, to od razu wiedziałam, że chcę tą bluzę. A co jeszcze jest w tej kolekcji? Wszystko z nawiązaniem chyba ze stocznią. Ogólnie chyba z klęską, ale ta mi się tak ze stocznią skojarzyła. Jesteśmy w restauracji, gdzie jest wszystko po czesku. Znalazłam, że są tutaj dobre ceny i jest takie właśnie czeskie jedzonko, także... Takie danie kosztuje dwie dyszki, jedno, więc super i nic nie rozumiemy, więc po prostu wylosujemy sobie. Dobrze, a teraz test. A teraz test, dobrze. Nigdy tego nie piłam. To jest kofola. Ale dziwne, nie mam tutaj. Co to jest? Taka kola, jakby zioła. Kola, ale ona ma trochę anyżu w sobie, moim zdaniem. Ale dziwne. Zawsze was ceny interesują, więc wam pokażę. Do 15.30 jest podawany olej, więc zdążyliśmy. I musicie mniej więcej wszystko dzielić na 5, tak powiedzmy, więc ciasta są bardzo tanie. Może ciasto spróbujemy jakieś, zaraz będę patrzeć. Jakby były jakieś takie placki, coś takiego. No, ty. Tak wygląda nasze jedzenie, takie no... Fajnie wygląda, smacznie, apetycznie. Mam kurczaka jakiegoś zapiekanego. Tu jest kapustka, sałatka, frytki, no. Podoba mi się to danie. My już wyjechaliśmy z jedzonka, dałabym... Jaką dajecie ocenę tej restauracji? 20 na 10. 20 na 10? Naprawdę było 38. Smacznie. 38 na 10. Było naprawdę dobrze, więc polecamy Country Restaurację, to się nazywało. Stwierdziliśmy, że dalej nie ryzykujemy i nie wjeżdżamy tutaj autem, więc idziemy na piechotę, ale nie wiadomo, co nas czeka, Kasiunia, prawda? Wysłaliśmy ekipę resztę do przodu, bo tutaj trwała sesja zdjęciowa. Jest zimno. Dzień dobry. Zapraszam na vloga do Kasi. Zapraszam z wyjazdu, bo będą na pewno inne rzeczy niż u mnie. Tak. Inne ciekawostki. Mhm. Także i to szczęściowo. W tym miejscu musicie sobie wyobrazić, że są piękne widoki na pewno, jak nie mam góry. Było tak zimniutko, że zamówiliśmy sobie gorące czekolady wszyscy. Ale ja już swoją rozpoczęłam. Słuchajcie, trafiliśmy do takiego miejsca. To jest dosłownie wszystko. Aquapark, Luna Park, kręgle, jakieś laserowe gry, naprawdę labirynt. Wszystko, 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 ponieważ szukamy jednej twarzy małpki. Ale aż żałujemy, że nie mamy stroju ze sobą. Oczywiście musieliśmy zajechać do sklepu spożywczego na zakupy i czekolada studencka, kto zna, to dajcie znać. A jest gruszkowa, o moja ulubiona gruszkowa ja jest, ale ta też jest dobra. Praca biała? Tak. Co czujesz, Monika? Złość? Złość, żal i oszukaństwo. Ja też jestem oszukana. Jest napisane wszędzie, całoroczny, po czym jest zamknięty. Także niestety, niepowodzenie. A już serio się nastawiłam, że będę o, palcem zasłaniam kamerę. A już się nastawiłam, że będę dzisiaj zjeżdżać na tych syneczkach, bo nie zjeżdżałam kilka lat, no i niestety. Także musimy pójść na osypka. Z żurawiną, a ja mam znowu standardowo cały czerwony nos. Tak mam, jak zmarznę, to od razu to nie odpicie alkoholu. Zamówiłam sobie fajdę z, chciałam powiedzieć chlebem, ale zamówiłam fajdę z smalczykiem i ogórkiem i to jest fajda konkret. Naprawdę, co ty Kasia na nią? Dam radę. Chcę zobaczyć, jak ją zajadasz. Ale fajnie. I już przedostatni dzień. Ja jutro wracam do Warszawy, jadę na pociąg, w sensie odwożą mnie na pociąg, bo reszta wraca do Szczecina. Właśnie wyszłam zobaczyć, jaka jest pogoda, ponieważ dzisiaj wjeżdżamy na Śnieżkę i słuchajcie, jest tak rzeźko, orzeźwiająco, ponieważ jest minus 8. Także na Śnieżce będzie na pewno zimniej, także ubieramy się warstwowo. Ja na golfik założyłam jeszcze sweter. Zaraz ubiorę czapkę, nie martwcie się. I chciałam wam pokazać, gdzie nocujemy. Linkuję wam mojego poprzedniego vloga, gdzie wam pokazywałam też trochę więcej w kwietniu, jak to wygląda. Ale teraz wam pokażę w lutym. Jesteśmy już trochę wyżej w górach, więc do Karpacza musicie zejść sobie w dół jakoś 20 minut, 15 piechotą do centrum. I nocujemy w willi Ela. Tutaj macie adres. Podlinkuję wam później jakiś numer telefonu do pani Eli albo... gdzie to można zarezerwować, ponieważ noclegi są tutaj bardzo tanie, a naprawdę jest przyjemnie. Macie cztery pokoje tutaj na
pierwszym piętrze. Nagrywam vloga. Pa, pa. Pa, pa. Zobaczmy. Dobrze, pożyczałam dzisiaj Kasi golfik, bo żeby nie było dziewczynce zimno. O, jaka będzie cieplutka. Opowiadam tutaj o noclegu, że tutaj mamy pokoiki, tutaj są dwuosobowy, tu też jest dwuosobowy, tam jest czteroosobowy i dwuosobowy. Czyli 10 osób może przyjechać, a tam wam pokazywałam, jak na dół zejdziecie, to macie właśnie kuchnię, baryk i taką strefę relaksu. Jak macie ochotę przyjechać do Karpacza, to wpadajcie i cena za nocleg tutaj to 60 zł od osoby, także bardzo nisko. I znowu jesteśmy w Czechach, ponieważ wjeżdżamy od czeskiej strony, dlatego że obawialiśmy się, że w Polsce te gondolki są odkryte i będzie nam za zimno, ale też tutaj jechaliśmy taką piękną drogą. Pokażemy potem wam jedno miasteczko, jak nie będzie jeszcze ciemno, będziemy wracać, które jest po drodze, jest tak przepiękne. Zobaczcie, jak one wyglądają, tak dosyć nowocześnie, fajnie. Nie ma kolejek dużych, także super. Patrzcie, genialne są te wagoniki, takie prywatne, malutkie. Patrzcie, ile śniegu. Jest tak słodko, w ogóle nie czuję na minusie. Jest całkiem sporo i tak wygląda czeska strona, pełna śniegu, a tak wygląda polska, brak śniegu. Ale pięknie, naprawdę. Dzień dobry, zaczynamy ostatni dzień. Ja już dzisiaj wracam do Warszawy, udało mi się zarezerwować. Nie wiem, gdzie stanąć, żeby było najlepsze światło. Może sobie usiądę? Udało mi się zarezerwować pociąg, kupić w sumie bilet na pociąg późniejszy, bo myślałam, że jest tylko jeden o 12, a się okazało, że znalazłam taki o 16, także jeszcze spędzamy trochę czasu. I ja niestety zachorowałam. W skali od 1 do 10, jak źle się czuję, to bym powiedziała 8, więc naprawdę rzadko jestem przeziębiona, rzadko jestem chora, więc nie jestem do tego w ogóle przyzwyczajona, ponieważ co chwilę smarkam, bolą mnie strasznie zatoki, także jestem opatulona, pomimo że jest przepiękna pogoda, może wam pokażę. Tak jak wam mówiłam, my jesteśmy w lesie u góry, więc słychać ptaszki. Wyjdę wam, żeby pokazać, jak świeci słoneczko. Pięknie. Naprawdę był udany wypoczynek, ale niestety, widzicie, musiałam chorobę jakąś przywieźć ze sobą. Mam nadzieję, że szybko to wykuruję. W ogóle zawsze chcę dla was tworzyć jak najdłuższe vlogi, bo wiem, że wy takie lubicie. Natomiast potem jak montuję, to mam wrażenie, że to mi się nie podoba, to mi się podoba. Chcę wszystko wyciąć, żeby były najciekawsze dla was momenty. Także chciałam ten zrobić vlog, taki połączyć, zrobić po prostu dwie części, ale stwierdziłam, że zrobię jeden. Jeżeli wyjdzie długi, to mam nadzieję, że będzie wam właśnie odpowiadał, ale zobaczymy, bo to wszystko wyjdzie w montażu. No i tak jak mówię, jak będziecie mieli ochotę w Karpaczu gdzieś znaleźć noclegu, to tutaj wam naprawdę polecam, bo nam się tutaj super mieszkało. No i teraz połowa ekipy pojechała jeszcze puścić drona, żeby coś dla was ponagrywać do Kasi vloga, a my się już pakujemy, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu, cześć!